Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Immortals Fenyx Rising. Lecę do zadania Wieczna Nadzieja, które wymaga ode mnie zdobycia Klucza Olimpu, aby uratować nadzieję. Ciekawe, w jakim kontekście mam rozumieć tę nadzieję. Czy w sensie dosłownym, że nadzieję jako uczucie nadziei, czy coś innego? We shall see, jak to się mówi. Dobra, mamy kunie. Jest trochę mocy tyfona do zniszczenia. Zablokowane. Jeszcze tutaj. A, i tu jest dźwignia, okej. A jeszcze tam jest! O kurde! Okej, jak ja mam to odblokować? A, okej. W sposób bardzo prosty. Dobra. Cofnij. Odnów wytrzymałość. Okej, mamy to. This is hopeless. Phoenix is about to rectify that situation. Wydaje mi się, czy Zeusowi się zmienił głos. Schwytaj nadzieję uwięzioną w ukrytym pomieszczeniu. Okej, gdzieś tam. Zanim sprawdzimy gdzie, to zobaczmy jeszcze opis klucza. Ten dziwny klucz... Aha, okej, okay, po prostu. Klucz zaginął na bardzo długo. Gdzie? Gdzieś tutaj. Okej. Okay. Mogę gdzieś tu bliżej się przeteleportować, czy nie bardzo? Nie. Okej, okay, czyli... Na wejście i... Gida, omijamy wszystkie automatony i... Lecimy byle do przodu. Konia i lecimy. Ale jak najbardziej bocznymi ścieżkami, bo nie chce mi się walczyć z tymi automatonami. Za dużo to zżera czasu. A typy nawet nie zostawiają po sobie nic wartego uwagi. Okay, gdzieś w tamtą stronę. Ukryte pomieszczenie kuźni. No dobra. Pytanie, gdzie konkretnie? No fajnie, że to jest w kuźni, ale jakiś konkret, gdzie mam tego szukać? Ej, pusto. O, może tam?
to, żebym się popisał. No, czeka mnie trochę wspinaczki. Ale zawsze mogę ją sobie troszkę przyspieszyć. No, nie brałem w ogóle tego eliksiru! Jak ja tego nie znoszę. Chcę sobie tylko łyknąć, zjeść sobie troszeczkę owocków i co? Nie, przypadkiem mi zużyję eliksir obronny i potem się dziwić, że tego nie ulepszam. A i nie zbieram na to składników. Po prostu nie ma sensu. O! Cała osobna lokacja? No oczywiście! Po co dać normalnych przeciwników? Nie, walnijcie dwa durne automatony. Nie, nienawidzę po prostu tych przeciwników. Najgorsze jest to, że nawet nie są trudni, tylko przez to, jak oni faktycznie wielce walczą z tym swoim durnym strzelaniem, tymi łapami, zakopywaniem się w ziemi i robieniem za wieżyczkę, to oni są przez to najbardziej irytujący. And with that, hope was retrieved. What I did to protect what little hope was left in this world. It was too fragile to be trusted and vessel, let alone mankind. And yet, look at them now. Your son is stronger than you ever believed him to be. As is Phoenix. Wróć do Hefajstosa, żeby dać światu nadzieję. Dobra. Dwa fast travele teraz mnie czekają. Nie wiem, że ja tam muszę iść z buta. Czy po prostu nie mogę się stąd fast travelować. Próbuję jeszcze wyjść. Jak ja to będę miał iść z buta, to mnie chyba coś trafi. Żeby nie powiedzieć inaczej. Co, mogę? Teraz się fast travelować? Mogę. Bardzo dobrze. To hear about your automatons falling to Titans. I've lost much, as have we all. You were always so much better with them than you were with me. I guess forcing Zeus to marry us wasn't the smartest move. I'm glad you've realized that. So now we can move past. I'm not letting go. I love you. Love isn't a one-way thing. If you truly loved me, you'd realize. I ten Ares, który nie wie, czy się odezwać, czy tylko słuchać. Dobra. Mam nadzieję i tych dwóch frajerów też zabiłem. You've come back. Hope in hand. May it spread wide. You've brought so much more to this old god than hope. I doubted my worth. Everyone did. But that doubt
did not make me weak. It made me strong. I was the greatest creator to ever plunge metal into flame. For my doubts always forced me to push myself to greater heights. Because of you, I am that again. And maybe a little prouder for it. Anything's better than arting, right? I commit myself to rebuilding this world with you. And when this is over, maybe you could help me destroy some of that art. You are the first friend I've had in a long, long time. The first of many. Thank you, young Phoenix. May the light of a thousand forges guide your way, big guy. May the light of a thousand forges guide your way. I niech moc będzie za... Nie, czekaj, to nie ta saga. Kurde, ale tak trąciło teraz z Gwiezdnymi Wojnami. O, poważnie? Że jak ja nie lubię znajdować... Jak ja nie lubię nowych grafik znajdować do tego. Już serio myślałem, że znalazłem chociaż coś nowego, jakiś nowy hełm faktyczny. No ale niestety nie. A jeszcze jeden przyboczny, żeby pchnąć to zadanie do przodu. Tu potrzebuję zadania konstelacji. Jeden odłamek północy jeszcze muszę znaleźć. Zgromadź wszystkie stopione odłamki. Aha, okej. Okay. Dobra. Odłamki ze skrzyni przemieszczać. Czyli jeden gdzieś na arenie mi jeszcze został i jeden w skrzynce. I będę mógł się tym zająć. A okej, okay, to jest od razu do odebrania. Tutaj poli na lwy niedźwiedzie. Dobra. I tutaj wytrzymałość ciągle się odnawia. No, no to jest akurat tylko i wyłącznie dla mnie do sprawdzenia. Masz tam coś? Ty tu jaką pałę! Niezła rzecz. O, ambrozja. A czemu nie? Akurat ambrozji nigdy dość. Raczej nie będzie mnie stać na upgrade, ale zawsze się do niego przybliżę. Ale jednej ambrozy mi tylko brakuje, kurde. O! O! Czy to ambrozja? Tak! Haha! No to lecimy po nią od razu. Lecimy po nią i upgrade'ujemy sobie postać. Ale kurde, jeszcze mam... Nie sądziłem, że tak, że sam to wypatrzę z takiej odległości. Choć wiele bym dał za jakąś mapkę, która by mi to pokazywała. Poszukanie tego czasami jest troszeczkę... problematyczne. No, to teraz szybki fast travel z powrotem. A potem lecimy do posągu Ateny. Najpierw, żeby ogarnąć czeluść, która jest obok, a potem do archiwów, które mieszczą się niedaleko. Czyli do samych archiwów chyba też mam ten... Do samych archiwów też mam chyba fast travel, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy teraz to się zgliczowało, czy to już jest koniec tego dialogu, ale... No, interesująco wyglądała teraz ta animacja. Tak, oczywiście, że to się zgliczowało. Thank you.
least it fits the context. But if you say something stupid like you found your footing, we're done. Kurde, akurat to mogła być fajna rozmowa, no. Ajajajajaj. To mogła być naprawdę fajna rozmowa. Było chcę poczekać troszkę. No dobra, tu lecimy teraz. Otworzyć czeluść. Dawać mi to przejście. With all four crests of the fallen, Phoenix could now pass through the mysterious door. Inside the tomb of the heroes, Phoenix could feel the presence of the great mortal warriors of old, summoned to the Golden Isle to fight Typhon. What a bunch of turncoats! Achilles, known as the war hero to any of heroes, had an unconquerable hubris too easily stoked by Typhon. I can't look at that sweet, sweet face! Betrayer! No, wait, just one more glance. Atalanta, insatiable huntress with a strength of mind and body unmatched. But the master of the axe lost her way, and her distraction caused her demise. Then, only Heracles and Odysseus remain. One, the divine epitome of masculine prowess, and the other, a king with unparalleled intelligence. They fought hard. But Typhon outwitted Heracles' brute strength, and Odysseus, driven mad by inadequacy when he couldn't best Typhon, fell like the rest. Long would they suffer under Typhon's grip, until Phoenix came to set them free and surprise us all. For now. Dobra, poznaliśmy historię, ale coś jeszcze tutaj znajdziemy? Chyba tak. W sensie, no, nagrodą za zadanie jest jakaś zbroja. A place where heroism passes into eternity. For a guy trying to get unchained from a rock, you sure do like to stop and chew on the scene. Aha. Ciekawe, czy Jason też był na jednym z tych posągów. An empty pedestal? One fit for a hero. A dla nas! Ej, kozacko wygląda ta zbroja. Ale niech to nie będzie tylko wygląd. Ej, no niczym Walkiria teraz się prezentuje nasza Phoenix.
Proszę. Ale jeszcze złoty posąg, a nie kamienny. I can't believe it. I'll try to be worthy of this. I swear it. Uwolniłaś trzech bogów od powiedzmy klątwy Tyfona i tak dalej. Jak dla mnie to... Jestem w archiwach jeszcze, ale super! Akurat to, gdzie chciałem się znaleźć. Set jaśniejącej boskości. Okej. To tak, po pierwsze sprawdzić te zbroje. Plus 26% do obrazy zadawanych przez boskie moce i do ogłuszenia. Poproszę. Okej. A tutaj te plus 2 do wskaźnika będzie trochę bolało, że nie będzie, ale... O, a nie, jednak nie będzie. Premia plus 5 do wskaźnika po trafieniach boskimi mocami. I... O, jeszcze wiele większa prędkość ładowania. Super. I może jednak mnie aż tak to nie zaboli. A, miałem jeszcze zaznaczyć to zadanie. Proszę, bym zapomniał. Sprawdź archiwum. Phoenix walked through the archives. Crumbled statues of fallen heroes underfoot. Because why wouldn't you just walk through a creepy, half-destroyed temple? Phoenix is a hero, Zeus. Hero is what they call a mortal who dies. Hello? Is someone there? Come out and face me! I don't want to come out! Except I just did. Why did I listen to you? A child? I'm not a child. I'm Athena. So? Oh. Oh! The goddess of wisdom. The prophecy. A wise child convinced. That's making a lot more sense now. Oh, wow. You have no idea how much I've wanted to meet you, but why are you so small and angry? You'd be angry too if Typhon shrank you, then sent a Hydra after you. I heard your footsteps and thought you were his snaky-faced jerk. Well, not to worry. I killed that legendary has-been. What? Really? It's all taken care of. You're safe. The champion volunteers, brave of heart and questionable of fashion. What's your name? Ej, ja ci dam niemodnym odzieniu. Phoenix. What was that champion bit? And the dig at my... It's fate, Phoenix. You must be the mortal I've been waiting for. Only a mortal champion can walk the path of the heroes to free Kronos' staff of time. Staff of time? Yes, champion. It contains the power of the god of time. With it, we'll be able to defeat Typhon and reverse the flow of time to cancel the stone curse. Without the staff, we're lost. Oh, wow. You have a plan to get it? Kronos lost it in the River of Time. It will only appear to the true champion who walks the path. Slaying the Hydra was the first step. Well, it wasn't easy. But that Hydra won't be a problem anymore. What's the next step on the path? Next... The champion-to-be is supposed to aid the winged outcast. Winged outcast? Oh, the bird I rescued! I've already done that! This is going great! No, trochę za szybko nawet. You're really excited about having saved a bird. That's weird. You're weird, but good. A weird champion is still a champion. I mean... I did more than just save a bird. You did it! Hydra Gonzo and Wingy Thingy helped. What was the... Oh, yeah! So the next step on the path is to become like the great heroes. And heroes get blessings. Okej, dobra, od niej.
To poszło szybko. Błogosławieństwo Ateny. Pomoc Ateny. Dziękuję, Athena. Aha. Big stuff, right? You'll be a hero just like Atalanta, Achilles, Odysseus and Heracles. And then the staff will be yours. Okay, so what's next? What was it? Oh, that's right. Study the paths of the heroes and follow in their footsteps. Nice. Then what? Then what? A fire without wind burns for no one. That's so wise. You're saying I need to focus on the now. Go do a thing! Learn the hero lessons! Dobra, zła i mała. No, zadanie było szybkie. Zajmij się bohaterską robotą! Taki quest. Znajdź stele Atalanty. Dobra. Ale o co chodzi z tą przemianą Ateny w dziecko? W sensie, że co, że ona taka przemądrzała jak małe dziecko, czy jak? Czy że to ukochane dziecko? W sensie, nie rozumiem tego. Bo Afrodyta stała się, no jak na razie było to przeciwieństwo, każdy bóg stawał się dosłownie przeciwieństwem samego siebie. No jak na razie poza Hefajstosem, on po prostu... Że nie, no tak, on też, bo on nie tworzył wielkich rzeczy, żeby były wielkie, epickie, tylko po prostu tworzył, ale już tworzył też rzeczy troszeczkę ujmujące swym widokiem. Także im dłużej na to patrzysz, tym bardziej nie chcesz na to patrzeć. Dobra, to pomijamy. Dobra. Oj, co, gdzieś tam to będzie? A nie, to jest tutaj. Co jest tutaj? A jakaś... A, niezbadana czeluść, nie było mnie tutaj w ogóle. Tu, to jest fabularne, więc tego nie ruszałem. Wielcy bohaterowie Atalanta, Achilles, Odyseusz i Herakles zostali pokonani przez Tyfona, ale przetrwała pamięć o ich legendarnych czynach. To przeznaczenie i tak dalej. Ci bohaterowie chyba uwzięli się, żeby nie zabić Tyfona. No, dostali jednego też mocno po mordzie, tak więc. Okej. I zobaczmy. Pomoc Ateny. Strzały odnawiają się dwa razy szybciej. No, nie jest to złe, ale ja też ze strzał zbytnio nie korzystam. Więc to takie 50-50. Naciąg Ateny. Strzały z łuku można dodatkowo naładować, żeby zwiększyć obrażenia. I ostatnie błogosławieństwo. Cios Ateny. Naciąg Ateny trafia nawet trzech wrogów. Błyskawica zadaje dodatkowo 25% obrażeń. Okej. Czyli ulepszamy... Czyli ogólnie Atena ulepsza łuk. Czyli tak. Czyli w sumie na wszystkie... Na całą tę czwórkę, którą musimy uratować, Atena jest tak najbardziej useless. No patrzcie. Tutaj dostajemy tak jakby drugą szansę w trakcie walki. Teraz na 20 minut. Tutaj... Pomoc w walce. Tu... Też pomoc w walce. Też pomoc w walce. Pomoc w walce. Tutaj jeszcze większa pomoc w walce. U Hefajstosa. Wzmocnienie ciosów kończących, czyli też pomoc w walce. Tutaj te obrażenia po idealnym uniku. Tu, a tutaj. Tu po idealnym parowaniu. No. Ta trójka jest spoko, a Atena jest totalnie bezużyteczna. No bo jak ja na przykład w trakcie jakiejś większej nawalanki mam znaleźć czas, żeby naciągnąć sobie łuk? Gdzie to się jeszcze tak długo ładuje? Ale faktycznie szybciej się ładują. Dobra. Już pół godziny minęło. To co? Jeszcze tą stelą się chyba mogę zająć, tak mi się wydaje. No bo czemu by nie?
Phoenix came upon the forest of Atalanta, a woman known for her stubborn refusal to marry and her legendary skill in the hunt for the Caledonian boar. Look, I've been married a bunch. She might have been onto something. I'm sure your wives would agree. Jaki punch! Ładnie. Stubborn Atalanta. First to strike and first to action. Zapoluj na zwierzynę Atalanty. Okej. Okay. No, czyli na dzika. Panie! How Atalanta's arrow was the first to pierce the hide of the Caledonian boar. Her story was a remarkable triumph of perseverance after her father abandoned her in the woods and she was raised by bears. All because she was a girl. The gods, I, myself, would never do something like that. Just ask Athena. If I can get a word in edgewise. Okej. Okay. Stella Achillesa. Ciekawe, o co będzie chodziło teraz. Bo to akurat było dość szybkie. Wręcz za szybkie, można by powiedzieć. No ale tak akurat mam postać dość mocno podpakowaną, więc... Nie mam się też zbytnio czemu dziwić. Niestety nie widzę tutaj żadnej lokacji na gipko, żeby się tu dostać, więc... A nie, mogę! Mogę do czeluści się przenieść. To fajnie. Mimo iż jest zatkana, to mogę się do samej czeluści przenieść, żeby było bliżej. Miło. During the great war with Troy, the rage of Achilles devastated the Trojan forces before his exposed heel proved his downfall. For a mortal, he got stuff done. What a wrecking ball. But so tender. You felt like you could just open your heart to him. Zeus? He was no god, but game recognized game. That's all I'm saying, you know. Aha. Co tu robi ta cholerna krata? Oh, nienawidzę czegoś takiego. No, znowu! Nie wciskałem góry w ogóle! Nieważne. Może bynajmniej się atak nie zmarnuje. Pobojowisko. O co? Noga? Obo od posągu. Stella. Confident Achilles, the River Styx protected you from all. But alas, not all of you was protected. Okej. No to mi trochę nie wyszło. Mamy nóżkę. Czy to jest przejście do tej? Ej, bo mnie szlak jasny trafi. Jest trochę bliżej. 36.
mamy już na liczniku. Proszę, to się nie opłaca w ogóle strzelać tutaj. Ten co nagle się ocknął, czy jak? No. Walczymy w powietrzu. A w powietrzu, tak samo jak na ziemi, nikt nie ma ze mną szans. Outsmarted a nation, angered the god of the sea, and won back the heart of your love. Okej. Okay. Niewiele mi mówi opis tego zadania. Co to znaczy odprowadzić statek Odyseusza? When the Greeks had given up hope of winning the war with Troy, the sure wisdom of Athena inspired Odysseus. Okej. Okay. Spodziewałem się czegoś większego, ale... To też się ale... I było się mieszać. Teraz co, i to mam po prostu do wody rzucić, czy ja? Nie, chyba nie. Dobra, to wracam po niego. Co, mam go dać na po prostu mam go zanieść na drugą stronę, czy jak? Serio, nie wiem, co ja mam zrobić z tym statkiem. Niech sobie trochę poleży. Bo ja muszę chwilowo znaleźć miejsce, gdzie mam to wsadzić. A, czyżby tam na górę? Być może. Pytanie, czy ja jestem w stanie tam jakoś normalnie powskakiwać? Chyba nie. Ale chyba jestem w stanie... I like that bit when Odysseus told the Cyclops his name was Nobody. Then, when he put his eye out, the big dummy was all, oh, nobody has blinded me. No, nieźle wykiwał. Oj, tema. Odyseuszek. The mortals can be quite clever, can't they? Adios. Dobra. Determined Odysseus did not abandon his long journey home. Though his path was difficult,
He saw it through. For a mortal, he did all right. I'll give him that. I'm not unreasonable. Okej. Okay. I kilometr stąd... Tu. Jest stela Herkulesa. Nieźle. Bardzo nieźle. Okej. Okay. 42 minuty. Spróbuję się tu... Mam nadzieję, że to mnie przeniesie obok, a nie do tej czeluści. The labors of Heracles. Having to work for King Eurystheus must have sucked. You felt bad for Heracles? Nah, he needed to atone, but the king, adding the apples and Cerberus to the original 10 labors, was kind of a jerk move. Halo? Czemu to jest zamknięte? Przecież to otworzyłem wcześniej! No jaki skam! Dlaczego to jest zamknięte? Boże, kto to projektował? Raz otwarty ma być otwarte cały czas! Na szczęście obok tego jest inny fast travel. Na czubku głowy tego trudnego posągu. Lena, Carinian Hind, Eramantian Boar, Stables of Aegeus, Stymphalian Birds, Cretan Bull, Man-Eating Horses, Belt of Hippolyta, Capital of Geryon, Golden Apples of the Hesperides, and Cerberus! Upamiętnij pracę Herkulesa. Aha. Okej, okay, ale co, ma teraz po prostu odblokować sobie przejścia i po numerkach z tym chodzić, czy jak? Every monster on the island. She would need to remember how many labors Heracles completed. Do it wrong! Fight! 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 Ja, czyli numerkami po prostu będę musiał to wszystko robić. Oh boy! A, tu jest jeszcze jedno. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie jest numerek 1? Co ważniejsze, jak go odblokować. Szósteczka. Gdzie teraz? A,
Aha, nigdzie, okej, już to zblokowałem. Pusto. A, chyba, że tu nie będzie wszystkich. Okej, jeszcze raz, bo to było kilka w sumie wymienionych. Nemean Lion, Hydra of Lerna, Carinian Hind, Eremandian Boar, Stables of Aegeus, Stymphalian Birds, Cretan Bull, Man-Eating Horses, Belt of Apolita, Capital of Geryon, Golden Apples of the Hesperides, and Cerberus. Nie, jednak wszystkie były wymienione, spoko. No ale nie ma na tyle guzików, żeby to wszystko wciskać. The 12th and final labor of Heracles. To capture the vicious pet of Hades and guardian of the underworld. Cerberus. Oh, I remember that. That was epic. And to think he accomplished it while he was mortal. Seriously? Odblokowałem to wcześniej bez żadnej gadki fabularnej. Fabuła była dopiero jak tam wskoczyłem do środka. I co, jak przyjąłem misję, to się zamknęło znowu, czy jak? Nie rozumiem, dlaczego to było zamknięte. Dobra, elo. Trochę się odcinek przeciągnie, no ale... Znaczy przeciągnie, no może będzie troszeczkę dłuższy od poprzedniego. Jak już tutaj przylazłem, no to hello. Lecimy po tego ogara. Może jeszcze nie zapomniałem, jak z nim walczyłem. No, pokaż się! Halo? Cerber? Cerber, gdzie cię wcięło? Nagle się pokazał. Już tego łuku mam upgrade'niętego, to sobie go trochę poużywajmy. Żegnam. Zmatowiały fosfor. Heracles had many human flaws. He was quick to anger, he cheated on his wife, he was boastful and proud. Be fair, he kicked a lot of ass. For a mortal, you mean? Yeah, right, of course. Widzę, że został dość ciężko przez gardło przechodzą pochwały dla śmiertelników. No, mogłem tam iść, ale... Od czego ma się klona? Co masz dla mnie, skrzynko? Skrzydlaty hełm orła. Okej. Okay. Dziwne, że nie zebrałem tego za pierwsze podejście.
Cześć, to było dość swagerskie lądowanie. Siema. Athena! O! Hi, Phoenix! How's, championing? The heroes were so stubborn. And they had their flaws, but they were so sure of themselves. In some ways, their flaws were what made them great. Sure, sure, sounds great. Super wise stuff. W konia nas zrobiła z tą bohaterskością pewnie. There's something over by that temple. No, you stay away from that temple. Staying away is a lesson too, and wisdom and fate, all the things. You leave the wisdom stuff to me. Meet me at the Moria Tree Sanctuary when you're ready. The staff of time is nearly yours. That was weird, right? You guys thought that was weird. No? To było dziwne jak cholera. A temple key. And it's Athena's symbol. This must be what she was looking for. Oh, I get it! This is my own hero puzzle. She gave me the clue and put this here for me to find. So I figure out my own path, just like the heroes. Good boys, stay. Wątpię, Phoenix to raczej go zgubiła albo nie zauważyła. Znajdźcie się do niej drzwi starczą. Okej. Okay. To myślę powinno być dość szybkie zadanie. Próbowałem sobie zrobić zagadkę, ale nie potrafiłem znaleźć wszystkich tych durnych pudeł, które mi są tutaj potrzebne. Bo muszę na każdym z tych cholernych przycisków postawić właśnie takie pudło. No, albo bynajmniej coś, co jest, co ma na tyle wagi, żeby to docisnąć. Chyba, że... A nie, już to zrobiłem! Dobra, Boże! Okej, to nie, to sorry. To teraz moja głupota się tu kłania. Okej. Okay. Tak myślałem, co, tak po prostu mam wrócić do Ateny, ale nie. Jakaś cutscenka się odpali. The priest of Apollo? Hej. Oh, hey. You... Co ty tu robisz, stary? Oh, you know, prophecies, prophesies. Yeah. I've learned so much since I heard your prophecy. I have so many questions. Oh man, everyone has a question. I had to give that tiny god lady a whole big thing before she'd leave me alone. Champion this, champion that. Athena? You mean the path of the heroes? It was a prophecy? Well, not a real one. Not like that freaky thing that happened with you before. But she demanded a plan, you know? So I made one up. You made one up? If the path of the heroes is made up, then how am I supposed to summon the Staff of Time? Oh, is that what you're trying to do? There is no Staff of Time, is... I was the champion. This was supposed to be my fate. Maybe. But, like, sometimes there's a reason for the things that happen, and we don't even know, you know? Maybe it's a fake prophecy, but your actual destiny. Who can say? An oracle? Well said. Yeah, good luck finding one of those. Okay, well, I'm gonna go. See you again, buddy.
will you? I never know, honestly. Jak on ze z tej wysepki? You thought I thought the staff of time was real. Got you, Prometheus. In fact, you were the one deceived. How can that be if I am the one telling the story in which the reveal occurred? I used the staff of time to change the story so that it doesn't exist. What's Phoenix up to? Jak się wykpił! Jak się wykpił z tego! Okej, okay, nie powiem, ciekawe użycie kostura czasu. Bardzo intrygujące. Ale nie no, Zeus za żadne skarby nie przyzna, że się mylił. No kurde, durne menu. Weź ogarnij, co masz ogarnąć. Dobra, godzinę nagrania. Chciałem je zakończyć. Możliwe, że z gadką z Ateną. O, wreszcie. Tutaj fosfor, co mi dawał? Po trafieniu atakiem fosfora uzupełnia jeden segment zdrowia. No, możemy wymienić, czemu nie? Jak już tu jestem, tutaj sprawdźmy też od razu to. A przy pełnym poziomie zdrowia, no to tego nawet nie będę zakładał, bo rzadko mam pełny poziom zdrowia. Ale skrzydełka sobie wymienię na skrzydła Ikara. Bo wyglądają kozacko. I Athena jest tutaj. Dobra. O, tu jeszcze Ambrozja jest nawet, fajne. Dobra. Ale nie no, to już za długo będzie trwało. Dobra. Z Ateną w takim razie pogadamy w kolejnym odcinku ode mnie. Póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Immortals Phoenix Rising. With many gifts. The temple of Athena is where mortals came to return the favor. Finally, you say something that makes sense. Mortals aren't good for much, but I too like the presents. To cieszę się, że coś dostajesz, Mordo. Dobra, ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!